szybki łyczek kawki i zaczynamy kolejny odcinek historii w Muzeum Pancernym. Witam Was Przemek, a to co tutaj widzicie to oczywiście dość spory model czołgu M4 Sherman, amerykańskiej bestii, którą historycy nazywają zwycięzcą II wojny światowej. Oczywiście historycy zawsze będą się sprzeczać, czy II wojnę światową wygrały czołgi Sherman, czy może czołgi T-34. Pewne jest to, że te amerykańskie wozy bojowe były wyprodukowane w ogromnej ilości, bo ponad 50 tysięcy sztuk i walczyły na wszystkich frontach II wojny światowej. Między innymi na Pacyfiku. Zapewne pamiętacie również, że walczyły na froncie wschodnim, bo przecież Amerykanie w ramach lend-lease'u dostarczali je Sowietom. Dla nas natomiast najbardziej interesujący jest aspekt frontu południowego i zachodniego. Dlaczego? Dlatego, że na takich Shermanach właśnie na froncie zachodnim i południowym jeździli również Polacy. Takie piękne Shermany brały udział w bitwie pod Falaise. Bitwie pod Falaise, która rozegrana została między innymi przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka. Poznany kilkanaście lat temu kapitan Edmund Semrau z pierwszego pułku pancernego mówił mi o tym, jak wyglądał wjazd czołgów polskich na wzgórze Montormel, zwane Maczugą, z którego rozciągał się widok na uciekające niemieckie kolumny. Pantery, transportery opancerzone, inne czołgi, ciężarówki, nawet zaprzęgi konne, oczywiście mnóstwo piechoty. Kiedy to zobaczyliśmy, mówił kapitan Semrau, pomyśleliśmy sobie, że jest to doskonały moment, żeby odwdzięczyć się Niemcom za wszystkie krzywdy, których doznaliśmy od 1939 roku. I rozpoczęła się potężna kanonada. Shermany zaczęły pluć ogniem w stronę niemieckich kolumn, które poruszały się, uciekały z kotła, jaki zgotowali im alianci. Pukaliśmy i pukaliśmy, mówił kapitan Semrau, a po tej kanonadzie Niemcy oczywiście próbowali również kontratakować, strzelać, ale nie miało to najmniejszego efektu. Polacy byli na wzgórzu, mieli doskonały wgląd w pole bitwy. I w ten sposób zniszczyli potężną kolumnę na drodze, która do dziś zwana jest drogą śmierci. Zniszczone pojazdy, rozbite, płonące ciężarówki, zabici żołnierze. Taki widok ukazał się pierwszym patrolom oficerskim, które ruszyły sprawdzić, jak wyglądały efekty polskiej kanonady. I rzeczywiście Polacy wtedy odwdzięczyli się Niemcom, przynajmniej częściowo, za krzywdy, których doznali. Dla żołnierzy był to niezwykły moment, który pozwolił im mieć wysokie morale, wysoką motywację w dalszej walce, która okazała się już nie tak prosta jak strzelanie do kolumny, bo chwilę później Niemcy już rozpoczęli kontrataki, aby ściągnąć Polaków z tego wzgórza. Na szczęście, mimo zastosowania, mimo udziału doborowych jednostek, między innymi SS czy spadochroniarzy, Polaków z tego wzgórza zepchnąć się nie udało. Kolejna historia, która przypomniała mi się w związku z czołgiem Sherman, właściwie nosi pewien charakter może humorystycznej historii, ponieważ zasłyszana od pana pułkownika Mariana Słowińskiego historia o tym, jak w Bredzie jesienią 1944 roku, wyzwalanej przez Polaków Bredzie, przypomnijmy, było to miasto, które właściwie mogło być, jak to się niestety zdarzało na szlaku alianckim, doszczętnie zniszczone przez bombardowania czy ciężki ostrzał, przez generała Stanisława Maczka zostało uratowane, ponieważ generał Maczek stwierdził, że nie będzie niszczył tej pięknej zabudowy miasta, nie będzie narażał cywilów mieszkających tam na śmierć. Postanowił jak najmniejszym kosztem w ofiar cywilnych miasto zdobyć. I udało mu się to doskonałym manewrem. Właściwie bitwa rozegrała się na przedpolach Bredy, a w samym mieście walki oczywiście były, ale na szczęście nie były to walki, które mogły to miasto doszczętnie zniszczyć. Pan Marian Słowiński pędził swoim czołgiem Sherman przekazać informacje od dowództwa na pierwszą linię, a ponieważ mostek na jednym z kanałów, które przecinają Bredę, był bardzo wąski, bardzo słabej jakości. Sherman poślizgnął się na bruku, gąsienica się zsunęła
i czołg wpadł do wody. Jak wspominał pan Marian Słowiński, udało się całej załodze z tego czołgu wydostać. Udało mu się również uratować dokumenty, które wiózł z dowództwa i zupełnie zmoczeni dotarli, właśnie opuszczając swój czołg, dotarli do pierwszej linii. Oczywiście chwilę później otrzymali nowy czołg, którym mogli wziąć już udział w dalszych walkach. Kolejna historia to historia już z frontu południowego. Na froncie południowym walczyła nasza wielka jednostka, drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. To właśnie ta jednostka, która wzięła udział w bitwie o Monte Cassino. I w bitwie o Monte Cassino brały również udział Shermany. Do walki wtedy wszedł pułk pancerny Skorpion, czwarty pułk pancerny Skorpion, który musiał swoimi czołgami wsunąć się pomiędzy dwa wzgórza, które były celem ataku polskich piechociarzy, a czołgi miały atakować pewną dolinkę nazwaną Gardzielą. Gardzielą, ponieważ była niezwykle wąska. Niemcy niestety, o tym doskonale wiedzieli, zaminowali tą Gardziel w sposób niezwykły. Zamontowali tam bardzo dużo min, mimo tego, że polscy saperzy dwoili się i troili, żeby miny zlikwidować. Niemcy właściwie zakładali je już godzinę później, Polacy znowu je wyciągali, Niemcy znowu je zakładali, aż w końcu doszło do ataku polskich czołgów przez Gardziel. Niemcy, zresztą świetni żołnierze, bo Polacy walczyli tam ze spadochroniarzami, którzy byli już wyszkoleni, doskonale wyszkoleni i zaprawieni w bojach, wiedzieli doskonale, jak mają przeciwko amerykańskim czołgom się bronić. Położyli miny przeciwpancerne w takich dołkach, właściwie jedna na drugiej, tak żeby efekt wybuchu był jeszcze potężniejszy i niestety pierwszy czołg, który wjeżdżał w Gardziel, na takiej kilkukrotnie położonej minie przeciwpancernej wyleciał w powietrze. Niestety cała załoga zginęła. Opowiadał mi o tej historii pułkownik Edward Głowacki z 4. Pułku Pancernego Skorpion. Mówił o tym, że postać dowódcy w momencie, kiedy pojazd najechał na minę, cała wieża wyleciała wysoko w górę, prawdopodobnie nastąpił wybuch amunicji w tym czołgu i właściwie cała załoga, część załogi, na pewno strzelec, radiooperator, kierowca zginęli na miejscu. Natomiast dowódca wyleciał jak pochodnia z czołgu i faktycznie niezwykle ciężko poparzony trafił do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach ogromnych męczarni zmarł. Do dziś w Gardzieli, właśnie tam, we włoskim masywie Monte Cassino, możemy nasz polski czołg oglądać. Stoi on nadal jako monument z wyrzuconą właśnie wieżą, która leży tuż obok czołgu. I tam właśnie możemy pochylić się nad historią polskich pancerniaków. Ciekawostką jest to, że właściwie do dziś można się sprzeczać. Niewiele osób ten moment wybuchu widziało. Trudno jest do końca ocenić, czy rzeczywiście wtedy czołg 4. Pułku Pancernego wyleciał na minie, czy być może była to robota niemieckich spadochroniarzy, którzy byli już wtedy uzbrojeni między innymi w Panzerfausty czy tak zwane Panzerschrecki. W tym czasie na przeciwstoku jednego ze wzgórz siedzieli oczywiście polscy piechociarze. Udało mi się kiedyś spotkać jednego z tych żołnierzy, którzy w tym czasie na wzgórzu, właśnie na tym przeciwstoku biegnącym ku Gardzieli, siedzieli. Jednym z nich był niezwykły bohater, odznaczony później krzyżem Virtuti Militari, pan pułkownik Edmund Brzozowski, który opowiadał mi, że doskonale widział, jak Niemcy z Panzerschreckiem strzelali do polskiego czołgu. Być może zatem czołg o kryptonimie Sultan wyleciał na minie, a być może został ustrzelony przez niemieckich spadochroniarzy. Myślę, że prawdy dziś się już nie dowiemy. Chociaż
jak dobrze pamiętacie, byliśmy na miejscu, ocenialiśmy straty, ocenialiśmy, jak wyglądają uszkodzenia tego czołgu i faktycznie Mateusz stwierdził, że wygląda to na wybuch potężnej, być może właśnie złożonej z kilku min przeciwpancernych miny. Zatem to wybuch był prawdopodobnie jednak przyczyną śmierci załogi sułtana. I może ostatnia już historia, która wydarzyła się właściwie kilka dni po zajęciu klasztoru na Monte Cassino, bo kolejnym punktem jakby polskich żołnierzy było miasteczko Piedimonte. Właściwie dziś mówi się, że Monte Cassino tak naprawdę nie zakończyło się tego 18 maja, tylko trwało aż do przełamania niemieckich linii właśnie na Piedimonte. A tam do walki wszedł drugi z pułków pancernych II Korpusu Polskiego, czyli szósty pułk pancerny Dzieci Lwowskich. I ten szósty pułk pancerny, wyposażony również w czołgi Sherman, podjął, można powiedzieć, w pewnym sensie nierówną walkę ze świetnie okopanymi, świetnie przygotowanymi do obrony Niemcami. Do Polaków strzelały m.in. panterturmy, czyli te wieże panter wkopane w ziemię, niszcząc niestety nie tylko alianckie, nie tylko brytyjskie, ale również polskie czołgi właśnie w tej drodze na Piedimonte. Ostatecznie Polakom udało się Piedimonte zająć. Czołgi Sherman wjechały na tą ogromną stromiznę i do dziś na samym szczycie Piedimonte stoi obelisk poświęcony polskim żołnierzom. I to wszystko to historie związane właśnie z czołgiem M4 Sherman. Ciekawe, którą z tych historii będziemy Wam mogli opowiedzieć, kiedy do Kłanina zawita już amerykański Sherman, zapewne w barwach polskich. Pytanie tylko, czy w barwach pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, czy w barwach jednego z pułków pancernych II Korpusu Polskiego. To dopiero zobaczymy, a ja dziś bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejny poniedziałek, znów o 20:00 i oczywiście zapraszam Was również na kolejny odcinek przygód Tank Huntera w każdy czwartek o godzinie 20:00. Do zobaczenia. Żegnam się kawką. Miłego wieczoru, miłego dnia. Wszystko zależy od tego, o której godzinie oglądacie.